Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym opowiedzieć państwu niezwykle pasjonującą przygodę, którą dzisiaj przeżyłem. Może ona dla państwa nie będzie taka fascynująca jak dla mnie, ale państwu opowiem. Bo przyjaciele sobie czasami opowiadają, tak jak wy mi opowiadacie pewne rzeczy w komentarzach, tak ja tutaj sobie monologuję. Dzisiaj udałem się do słynnego Mojżeszowa. Jak antysemici nazywają Rzeszów. <laughs> dobra, dobre, mój Rzeszów. Udałem się tam dzisiaj mm, albowiem, aczkolwiek, ponieważ, because. Moja przyjaciółka załatwiała tam swoje jakieś sprawy, więc mówię, zabiorę się. Podróż zaczęła się złym momentem. Poczułem, że mimo lekarstw mojej lita tańczą. Można by postawić pytanie, jaki to był taniec. I raczej to było POGO. W związku z tym zareagowałem szybko, biorąc pastylkę Enterolu. To jest właśnie bardzo dobry lek polecany na dłuższych trasach, który bardzo fajnie oddziałuje. Nie mam pojęcia, jak on działa. To jest jakiś taki szybko tworzą się drożdżaki. Tak jest przynajmniej tam napisane w opisie tego leku. Nie wiem nawet, czy to można lekiem nazwać. No niech będzie, że to jest lek, ale bardzo skuteczny. Także jeśli Państwo mają kłopoty z biegunkami w podróży, to polecam. Dosyć szybko działa. To jest bardzo fajne. Właśnie muszę się od kogoś dowiedzieć, na jakiej zasadzie on działa, bo nie wiem. No i nie okazało się, że nie ma niestety w aucie wody. Znaczy było, było trochę na dnie, ale miało... było jeszcze trochę z lodem, tak? Więc... A ja strasznie reaguję szybko, przeziębiając się na zimną wodę. Dlatego wziąłem malutkiego łyczka, ale czułem cały czas w gardle, że mi coś tam tkwi. Oczywiście to nie była tabletka, ona się ześlizgnęła do brzusia, natomiast no, nieprzyjemne uczucie było. Moja przyjaciółka mnie tam wysadziła pod Galerią Rzeszów. To jest chyba największe centrum handlowe w Rzeszowie PH. Zatwierdzę swoje sprawy. I wyobraźcie sobie, że nigdzie nie można było napoju kupić. Wchodzę do Empiku, wszędzie jakieś czekolady i tak dalej, nie ma napojów. Idę tu, idę tam, poszedłem do McDonalda, czekałem ponad pół godziny. Coś koszmarnego. Masa dzieciaków, krzyki, wrzaski. Czekałem prawie pół godziny, słuchajcie, na jedną kawę. Nie powinienem kawy pić, ale ostatnie trzy dni piję, dlatego, że żeby sobie poradzić z rozregulowanym zegarem biologicznym, ponieważ bardzo późno chodziłem spać, więc sobie wymyśliłem to w taki sposób, że nie będę po południu chodził spać. No ale ja się robię tak senny, że to jest nie do wytrzymania, ale jak sobie strzelę kawkę, tylko, że bez mleczka. No to jestem pobudzony, mogę nie zasnąć. Troszeczkę sobie zacząłem chodzić 2-3 godziny wcześniej. Nadal mam problemy z zaśnięciem, ale to takie, jest parę razy do roku, że człowiek nie może zasnąć. Także na jedną kawę tyle czekałem. Myślałem, że już się wścieknę, no ale zapłaciłem, więc... No ale dobra, poszedłem sobie na film. Poszedłem sobie do kina, tak? To, to trzeba sobie podkreślić, czy do kina, czy na film. Na film to się idzie na film, a do kina to się idzie albo na film, albo się idzie z dziewczyną. No, ponieważ byłem sam, to poszedłem na film. Powiem Państwu, że Helios hmm, to jest y, należące do Agory, więc powinno się to opuszczać. No, ale jak to się mówi, od czasu do czasu można. Helios słynie z tego, że puszcza bardzo długie reklamy. Ale ponieważ się trochę przedłużyło w McDonaldzie z tą kawką, to, to przyszedłem chyba 20 parę minut później, więc reklam zaliczyłem tylko 10-15 minut. Tylko dla mnie to jest cholera bardzo niesprawiedliwe, bo płacę za obejrzenie filmu, a puszczają mi reklamę, tak? No coś jest z tym nie tak, ale było super. Bardzo wygodne fotele, stoliki, na sali było nie wiem z pięciosu. osób. Sz to jest szczęście, ale jak to jest, często jest szczęście w nieszczęściu, więc obejrzałem film, mówię, no fajny. Dawniej kiedyś pamiętam, oglądałem seriale o Robin i Oczywiście tytuł filmu to Robin Hood początek. I powiem Państwu, że chociaż nigdy nie byłem zgwałcony, to dzisiaj się poczułem przez ten film wyruchany. Spytałem się Państwo, jak film może zgwałcić takiego rosłego. No, niektórzy, niektórzy powiedzą, pruchnego. Ale ja wolę słowo rosły, bo ładniej brzmi i mi się bardziej podoba. Jak film może zgwałcić mężczyznę? Może. Jeśli państwo nie wiedzą, jakie to uczucie, polecam pójście na film Robin Hood początek. Umiłowanie, radiosłuchacze, liczba anomalii mentalnych w tym filmie jest tak liczna, jak gwiazdy na niebie. Tak, szanowni państwo. Jest to tak nieprawdopodobna historia, tak głupia, po prostu w Nottingham, gdzie większość ludzi się znała, wraca z krucjaty gościu z murzynem islamistą, ten, napadają, na, napadają na majątek księży, on bez maski, ten murzyn islamista, wszyscy wiedzą, że tego kolega, nikt się nie skapnął, że to oni, nie, 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 Boże proszę, Panie dobry Boże, prosiłem cię o Genezisa w gazie i o piękną dziewczynę. To słuchaj, nie dawaj mi tego, tylko spraw proszę, żebym zapomniał ten film. Dobra? Oto cię tylko, Panie Dobry Boże, proszę. I oczywiście o pieniążki dla moich umiłowanych radiosłuchaczy. słuchaczy. <laughs> tak się biznesy załatwia. Co wy sobie myślicie? No, Także, Szanowni Państwo, poczułem się zgwałcony. No i dobrze. No, i potem miałem taki chytry plan spotkałem się z moją przyjaciółką, ona tam przyjechała po mnie, kupiliśmy McDonalda dla moich hejterów informacja, ja kupiłem, postawiłem, więc żeby nie było, że jestem utrzymankiem, bo to są cały czas także jestem utrzymankiem, męską prostytutką i tak dalej, więc ja kupiłem, ale i tak pewnie hejterzy nie uwierzą i wyobraźcie sobie szanowni umiłowani radiosłuchacze oraz podli hejterzy, że pojechaliśmy sobie na gokarty na ulicy. He, 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 jakoś na H. He, 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 coś tam 19. Wyobraźcie sobie, umiłowani słuchacze, że dzisiaj jeździłem pierwszy raz w życiu na go kartach. Aj, jaki był, a jaki płacz był, moja przyjaciółka. O jezu, że nam po 60, a że te, ja mówię, wsiadamy, jedziemy, zabawimy się tutaj elegancko. E, no w końcu ją namówiłem, tam trzeba się zarejestrować. No troszkę przemocą, głównie słowną ale oczywiście moja przyjaciółka była bardzo zadowolona, ale powiem Państwu coś jeszcze. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że pierwsze dwa, trzy okrążenia, no to no nie wiedziałem jak to działa, tak? bo tam jest hamulec i, i pedał przyspieszenia. Oj, przepraszam za słowo pedał. E, jak to, jak, jak to, kurde, nie pedał, tylko ten, no, przyspiesznik może, powiedzmy sobie. Zaraz sobie, zaraz mi przyjdzie na myśl nazwa, bo to pedał nie można mówić w tych czasach. Tak więc, szanowni państwo, i to jeszcze po prawej stronie, tak, po lewej hamulec, a po prawej pedał, tak? No to chyba powinien być po lewej, raczej by pasowało, także to zbezcześcili prawicę. Tak więc, szanowni państwo, pierwsze trzy okrążenia tak się uczyłem, a potem jakiś diabeł we mnie wstąpił. Już w ogóle przestałem hamować przed zakrętami. Spodobało mi się to, zawsze to lubiłem. Zawsze trochę w środku siebie czułem się jak kubica. Ale bardzo dużo jest osób, które są na wózkach inwalidzkich albo nie żyją, oni też się czuli jak Kubica, więc ja doskonale sobie zdaję sprawę, że, że to samo poczucie jak Kubica, to zresztą sam pan Kubica, mimo genialnego talentu do jazdy, jednak coś tam nie wyszło, przecież rękę ma pocharatano. Sobie można powiedzieć, zniszczył karierę przez wypadek. No ale powiem Państwu, że naprawdę mi się to spodobało, fajne to było. Chyba ze 3 czy 4 razy moją przyjaciółkę wyprzedzałem, bo ona powoli jechała zachowawczo. Ale fajna zabawa była. Niestety zrobiłem jedną głupotę. Byłem w kurce i w podkoszulku, i w podkoszulku byłem. Na hali było dosyć zimno. Jeszcze ten pęd poetrza tam jeździliśmy ponad 11 minut. I niestety źle się czuję. Podejrzewam, że teraz się chyba naprawdę przyziębię. Ogólnie się kiepsko czuję. Jestem cały rozpalony. No ale to na to jestem cały czas rozpalony i powiem Państwu, że boję się, czy się nie przeziębię. Jutrzejszy dzień przyniesie prawdę. Prawdę nam dzień jutrzejszy przyniesie i przyjmę tę prawdę, taka jaka by była, popełniłem błąd. Bon. Oczywiście były problemy, musiałem wziąć największy kask, ledwo mi na głowę wszedł, bo mam dużą głowę, jak Państwo wiedzą. Jedni mogą powiedzieć, że ta głowa jest mongolska, ale są tacy, co powiedzą, że ta głowa jest taka duża, bo mam duży mózg. <laughs> Osobiście wolę tą właśnie wersję, tę wersję zdarzeń. Także powiem Państwu, że sobie pojeździłem, wklejam Państwu czasy, bardzo dobre czasy. Weźcie pod uwagę, że to jest pierwszy raz w życiu byłem na go kartach i pierwszy kilka okrążeń, no nie wiedziałem jak się jeździ w ogóle, jak to działa, jak kierownica chodzi i tak dalej. I ciekaw jestem, następnym razem to już się nie będę opierdalał, tylko gaz do dechy i zapierdalam i będę chciał wykręcić jakieś czasy. No także tak to było, szanowni państwo, spędziłem o tak o dzień. Byłem też w Empiku, powiem państwu, jakie kupiłem książeczki, bo oczywiście jak zawsze tam jestem, to kupuję. Szkoda, że w Empiku, Empik słynie z tego, że na no, polskim pisarzom płaci z bardzo, nie pisarzom. nie wiem jak to się mówi, wydawcom polskim płaci z opóźnieniem faktury. To była głośna sprawa kiedyś. Zresztą firma, w której wydałem swoją pierwszą książkę, też z nimi w ogóle sprawy sądowe miała, więc to trwało wiele lat. I ona chyba, ta firma była na skraju upadłości, bo Empik nie płacił po prostu za książki. tak. A moja książka pierwsza, co z tymi kobietami, która też jest w sklepiku do kupienia w e-booku i dodaje ją do innych zakupów książek papierowych. Mam jeszcze trochę tych, tych pierwszych moich książek. Były właśnie w Empiku. No i nawet nieźle zeszły, Zwróci, zwróciła się ta inwestycja. No ale dobra, no wszedłem, mówię nowocześnie, tą seksi, postępowo. No i sobie troszkę pieniążko wydałem i powiem Państwu, że kupiłem sobie książkę Jacka Piekary. Nie wiedziałem, że jest druga część, Płomieni Krzyż, Świat Inkwizytorów, Płomieni Krzyż, tom drugi. Czytałem tom pierwszy, bardzo fajne książki pana Jacka Piekary, zajebisty pisarz. To jest ten podły szowinista, który powiedział, że... Że pani Welman nie musi się bać o aborcję, bo raczej szanse na poczęcie są w jej przypadku bardzo małe i dostał pół miliona. Ktoś z Państwa pisał w komentarzach, że to, że to tak nie jest. Że podobno się z tego wycofali. Nie wiem, muszę gdzieś dopytać, poczytać, jak to jest. Także, no, dożyliśmy, szanowni państwo, czasów. Były czasy, że nie można było na Stalina nic powiedzieć, nie można było później na Hitlera nic powiedzieć. Potem znowu na Stalina nic nie można było powiedzieć. A teraz mamy czasy, że nie można stwierdzić, że, że brzydka kobieta to brzydka kobieta. Także no, to są takie czasy. Tak więc Jacek Piekara, książeczka bardzo fajna. Szanowni umiłowani radiosłuchacze, ileż ona ma stron, mnie zapytacie. A? Prawie 400, 300 tam, 90 coś. Druga książka to Stephen Hawking, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Bardzo fajne, lubię takie pytania i szybka odpowiedź. Traktuję to jako inwestycję w moje przemyślenia o kosmosie, o planetach, bo bardzo sobie lubię o tym myśleć. I bardzo fajnie jest poczytać sobie najlepszych. Bardzo lubię też kanał Astrofaza, Sajfan. Lubię ogólnie takie rzeczy bardzo. Dlatego no, wzbogacam swoją wiedzę bardzo małą, mm. ale ogólnie chcę mieć szeroki punkt widzenia. Im więcej będę miał tych punktów widzenia, tym będę myślę Mam na taką nadzieję, przynajmniej będę miał takie lepsze spostrzeżenia. No i trzecia książka to jest w ogóle ja tego pisarza nie znam: Gary John Bishop. Unfuck yourself, napraw się. Mniej myśl, więcej żyj. Przeczytałem tutaj kilka fragmentów. Spodobało mi się. Książka jest pisana niesamowicie. Znaczy, pisana w taki sposób, że pół kartki jest, no trochę więcej niż pół kartki. Olbrzymie przerwy między. Słowami, między liniami yy, niesamowite. No, tutaj w moich książek, tutaj yy, krótko mówiąc, na moje, na, w moich książkach na jednej stronie, można by tu chyba z 5 zmieścić. No, ale to jest taka taktyka, żeby ile to ma stron? Yy, 234 to jest taka taktyka, że jakby ta książka miała tak naprawdę z 90-80 stron, można takie numery w składzie robić, że się wydłuża tę książkę, tak, także. Ale to jest taki, to nie jest oszustwo, to jest. No, to jest po prostu no, optymalizacja, tak? Także powiem, Szanowni Państwo, dzień pełen wrażeń dla mnie. Kolejnymi moimi przemyśleniami jest to, że dostaję często pytania, czy co, co myślę o związkach i tak dalej. No to co ja myślę o związkach, to chyba Państwo doskonale wiedzą, co ja myślę o związkach. Ale gdyby Państwo mnie zapytali, jak ja widzę swoją przyszłość, to ja swoją przyszłość. Wiadomo, człowiek strzela pan Bóg kulę noś. Ale jeśli byłbym dokładnie zapytany, czy chcę być samotny do końca życia, czy chcę być w związku, to taka dominująca wizja mojego życia, tak jak ja widzę swoją przyszłość, to jest na takiej zasadzie, że jak już uzbieram pieniążki i zarobię, to sobie kupię domek na kurzej łapce z dużą działką, to już państwo wiedzą. No i powiem Państwu, no, no co, no, no, no ciężko tak, znaczy czy ciężko, no kiepsko byłoby mi samemu żyć, no muszę kogoś podręczyć, tak, no jak to tak nikogo nie dręczyć, no tak nie wypada nawet, więc powiem Państwu, że z całą pewnością, jeśli Pan dobry Bóg pozwoli, jeśli na którymś etapie życia mi nie odwali, nie pójdę w duchowość, bo często mam myśli, żeby się całkowicie odstosunkować od społeczeństwa, w sensie takim, żeby się poświęcić całkowicie Bogu, medytacji i tak dalej. Więc nie wiem, jak w moim życiu będzie, bo mam też takie, jakby, podmuchy, żeby iść w tę stronę, ale dochodzę do wniosku i tak jak oczywiście to są tylko moje dywagacje, dochodzę do takiego wniosku, że raczej by mi się to szybko znudziło, że nie jestem jednak gotowy na taką samotność i że mimo wszystko no, chciałbym mieć jakąś dziewczynę i. I żeby sobie czasem słowo zamienić, i tak dalej, zdają sobie doskonale sprawę z czychających na tej drodze na mnie niebezpieczeństw, ale mimo wszystko planuję, że w swoim życiu raczej chcę wejść w związek, ale będzie to związek na specyficznych zasadach. I czy mi się uda to wprowadzić w życie, nie wiem. Podejrzewam, że mi się może udać. Jeśli to będzie dalej tak szło, jak teraz idzie, to. Podejrzewam, że no raczej nie będę miał problemu z kobietą, ale no będzie później problem, bo jak to z naszymi kochanymi paniami bywa, po pewnym czasie żądają poczucia bezpieczeństwa, a ja wiem dobrze, że jak się te poczucie bezpieczeństwa da, no to się zaczyna korozja związku, nieunikniona. Troszkę już za dużo w tym siedzę, żeby wiedzieć, że tutaj będzie inaczej. To zawsze jest tak samo, bo te prawa rządzące umysłem są takie same, natomiast temperament, kobiety, charakter, nawyki i tak dalej są inne, dlatego się mówi, że ludzie są różni, ale na tym podstawowym poziomie gaziego mózgu, czy tak jak mówią niektórzy z naukowców, na przykład pani Brizandin, znana neuropsychiatr... kurde, znana pani neuropsychiatr... no właśnie, jak to odmienić, neuropsychiatrzyca niech będzie, dobra weźcie mnie na widły w komentarzach więc pani neuropsychiatrzyca Brizendin mówi na to umysł paleolityczny także a umysł paleolityczny działa na dokładnie takich samych zasadach o czym mówi psychologia ewolucyjna i o czym mówię także ja państwa uniżony sługa tak więc planuję związek natomiast na ten czas jestem na 99% przekonany że nie chcę mieć dzieci nie czuję w ogóle takiej potrzeby ale jakby się zdarzyło, no to bym wychował, tak? No, taki jestem. Natomiast na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie było. mi. Marek, wiem, że powtarzałeś miliony razy, że nie wiem, mi się, jak to się stało, ale kurwa, nie wiem, jak to się stało. A ja wtedy powiem, baby, jestem po zabiegu wazektomii. Wypadł z domu. Nie, nie, szanowni państwo, nie wiem jak to będzie, ale moja wizja na ten czas, wizja, która przecież może się zmienić, jest taka, że chcę mieć dziewczynę, którą, nad którą będę totalnie dominował, ale w sensie takim bardzo pozytywnym. Pozytywna dominacja, ja jestem przewodnikiem stada i tyle. Mnie nie interesują nowoczesne biznesłomenki za pieniądze męża albo tatusia, <laughs> albo męża i tatusia i mamusi razem wziętych, które chcą sobie znaleźć niewolnika. Mnie to w ogóle nie interesuje. Akceptuję, ludzie niech sobie żyją, jak chcą. Kobieta, która będzie rządziła w relacji, nigdy nie doświadczy pełnego hormonalnego szczęścia i tyle. Musi być mężczyzna? Mądrym przewodnikiem stada. Mówiąc to, oczywiście nie mam na myśli przemocy, bo ja bardzo lubię kobiety. Ale przewodzę ja. Ja nie mam też nic przeciwko temu, żeby moja cwana dziewczyna wiedziała, jak do tego samca alfa chrapiącego, popierdującego podejść, żeby go zmanipulować. Nie mam nic przeciwko temu. Nawet będę świadomy tych manipulacji, ale przymknę na nie oko, bo przecież dobry Pan Bóg dał mi oczy, ale dał mi też rzęsy, więc będę ich używał przymykając oczy na niektóre sprawy. Jeśli będzie wszystko dobrze, Micha, będzie seks, będzie, no to przymknę oko na pewne sprawy. Tak więc, ale oficjalna władza musi leżeć w moich rękach. Jeśli tylko zauważę najmniejszy, hmm, najmniejszy bunt czy jakiekolwiek takie objawy wskazujące na to, że ta władza moja może zostać podważona, no to, no to się pożegnamy. Tak? I będę życzył z całego serca, szanowni państwo, nie to, że mówię to złośliwie. Będę życzył szczęścia takiej dziewczynie, będę tęsknił, ale wiem, że hormony zakochania mogą uderzyć przy innej kobiecie, więc tego kwiatu to pół światu. Mija parę lat, już nawet nie pamiętasz o były i tyle. Moje zasady i tyle. Myślę, że jeśli człowiek ma twarde zasady, jak to ma wyglądać, to, to jest mu po prostu łatwiej. Dla mnie to jest ważne, żeby dominować, ponieważ wiem, że taki jest społeczny, tak, taki jest może nie społeczny. Użyłem tu złego słowa. Taka jest naturalna kolej rzeczy, że przez najbliższe kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy lat nasze mózgi paleolityczne, czyli gadzi mózg. Ta pierwotna struktura się nie zmieni i tak to będzie wyglądało, że przez najbliższych co najmniej kilka pokoleń, zanim tam zaczną zmieniać mózg, może jakoś neurochirurgicznie i tak dalej, że kobieta najlepiej się czuje i ma najlepsze um, samopoczucie, gdy mężczyzna jest tym właśnie panem domu, serdecznym, ciepłym, miłym, ale twardym. I wyznaczającym ścisłe, określone granice. Taka kobieta się po prostu czuje bezpiecznie. Bezpieczeństwo dla kobiety to nie jest uleganie kobiecie, kupowanie jej tego, co ona chce. Bezpieczeństwo kobiety to mężczyzna, który trzyma granice. Mężczyzna, który domaga się, ba, żąda rozpieszczania się. Chcę być rozpieszczany przez moją ukochaną i ja też ją będę rozpieszczał. W różne sposoby. I nie mam tu na myśli seks. Mam tu na, na myśli wsparcie, bycie miłym, ale zawsze pamiętajcie, zawsze. Nigdy przenigdy o tym nie zapominajcie. Gdy was obudzę w środku nocy, spoliczkuje was mocno. W nocy środku macie pół sekundy na to, żeby powiedzieć te słowa. Bo zastrzelę od razu oczywiście żartuję, nie? Macie powiedzieć te słowa. Nie troska, nie uczucia, o których kobiety mówią. Niezwierzanie się, które tak bardzo jest polecane, to tak jak ja bym poszedł do kobiety, wiesz, kochanie, taką sraczkę miałem. Słuchaj, jak ja srałem, jak ja pierdziałem, po prostu, rozjebałem no muszlę całą. Nie. Nie, nie, jeszcze raz nie. Kobiety nie chcą tego typu umiłowani radiosłuchacze, nie chcą tego typu wyznań. I w tym tkwi. Wielki podstęp. Tym podstępem, szanowni państwo, tak naprawdę jest to, że mówi się nam o rzeczach. Owszem, ważnych. Nie odważę się na stwierdzenie, że czułość, opieka, rozmowa jest czymś nieważnym. Są to ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. O najważniejszej rzeczy nam się nie mówi. A najważniejszą rzeczą w związku jest to, by mężczyzna na pierwszym miejscu stawiał rozsądną, pozytywną dominację, czyli bycie przewodnikiem stada, panem domu, dominatorem w bamboszach. I pod wąsem, i z brzuszkiem oczywiście. Ale trzeba dominować, szanowni państwo, trzeba dominować. Dla szczęścia naszych kobiet. Dla szczęścia naszych kobiet. Wtedy, gdy dominujemy, Czuło się opieka nabierając cudownego charakteru. Ale gdy zapominamy o tym, żeby postawić granice, których będziemy groźnie pilnować i bezustannie, to wtedy te wszystkie mało ważne cechy nabiorą takiego blasku, szmaragdowego blasku. To jest szmaragdowa droga jogi jogi, Tfu, co ja gadam. Szma Kurde, bolek. To jest tak jak w, w buddyzmie na wschodzie są te diamentowa droga, bursztynowa, tam. To takie tam, no teraz wymyśliłem tam bursztynową. To jest, szanowni państwo, diamentowo-brylantowa droga małżeństwa. Droga związku, bo małżeństwo to jest okropne słowo. Także, szanowni państwo, to jest najważniejsze: dominować pozytywnie. Ja to widzę, tak związek. Ja wiem, że wiele pań feministek zacznie krzyczeć, że to jest jakaś. Patologia i tak dalej, ale niech sobie krzyczą. Nie będą szczęśliwe w życiu, stracą swoje życie, ponieważ zostały oszukane co do własnej natury. Mądra kobieta zda sobie sprawę po moich audycjach, że tak to wygląda. Że tak właśnie wygląda życie, żeby kobieta osiągnęła swój pełen potencjał rozkoszy i przyjemności. Musi w domu być zdominowana przez mężczyznę, który powinien od niej więcej zarabiać, być mądrzejszy. Ogólnie dominować. Jeśli mężczyzna odda wszystko, co ma, władzę nad sobą, a także za pomocą na przykład różnych prawnych umów, na przykład tak małżeństwo jest prawną umową, no to wtedy odda swoją moc. Kiedy oddasz swoją moc, nie dominujesz. A kiedy nie dominujesz i kiedy jesteś słaby, no, jak jesteś słaby, to ja cię poklepię po plecach i ci nigdy krzywdy nie zrobię, bo jestem spokojnym, dobrym człowiekiem. Chyba. Znaczy, chyba dobrym, ale na, to na pewno bym Ci krzywdy nie zrobił. Ale niestety na tym świecie są tacy, co jak zobaczą słabość, to Ci zatopią kły i pazury w szyi. No niestety, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Takie życie. Także, Szanowni Państwo, trzeba wiedzieć, nigdy nie oddawać swojej mocy, oszczędności, swojej siły. Jak oddasz siłę kobiecie, to wtedy jej gadzi mózg przestanie pobudzać ją do szczęścia, czyli przestanie być szczęśliwa. Szczęście kobiety przez setki tysięcy, a może ktoś to wie, może tylko Pan Dobry Bóg tylko o tym wie, a może przez miliony lat? Szczęściem kobiety był silny mężczyzna, który dominował. Tak zawsze było. Jest i przez jakiś czas będzie. Jaki? Nie wiem. Tego, jaki to okres będzie, nie wie nawet Pan, jaki. O, nawet jaki będzie jaki. O! Jaki będzie jaki? Tak więc, szanowni państwo, dominacja jest szlachetną drogą miłą Bogu, bo tak nas Pan Dobry Bóg stworzył, żebyśmy dominowali w naszych rodzinach, dbali o te rodziny. Jeśli kobieta przejmuje władzę w związku, no to się źle dzieje. I niestety później wszyscy są nieszczęśliwi. Kobieta jest nieszczęśliwa, ponieważ nie spełniła potencjału. Mężczyzna czuje się jak pizda w swoim domu własnym, ponieważ nie dominuje, nie jest dominatorem kanapowym, a powinien być. Każdy robi co innego. Każdy nie spełnia swojej przyrodzonej przez naturę roli. Być może kiedyś będzie tak, że będzie można zmieniać sobie tę naturę. Może w jakiś sposób będą umieli przeprogramowywać, gadzi mózg. Bardzo możliwe. Nauka się strasznie szybko rozwija, zwłaszcza te nauki badające mózg ludzki. Ale póki co, póki co jest jak jest. Więc ja proponuję nie liczyć na to, że za 50 lat zrobią ci operację mózgu i się zmienią twoje jakieś tam wzorce i, i jakieś inne mechanizmy w mózgu, tylko proponuję, żeby to robić tak, jak Pan Bóg kazał, czyli, czyli natura kazała, czyli dominować. Życie należy do kanapowych dominatorów, ja do nich należę. Będę kontynuował ścieżkę, jaką podążał i podąża mój tata, jaką podążał mój dziadzio i pradziadzio. Będę dominatorem nie tylko weekendowym, ale i nie tylko dominatorem okazjonalnym, będę dominatorem kanapowym online 24h full opcja. Jestem przekonany, że mimo wrzasku nieprzychylnych mi kobiet, o których prawa walczę, takie to widzicie, umiłowani radiosłuchacze, taka to rażąca czarna niewdzięczność wobec mnie. Ja się poświęcam dla kobiet, a w zamian są takie, które mnie nie lubią. Wszystkie kobiety powinny mnie kochać i uwielbiać. Więc powiem Państwu, że są kobiety. Dlaczego się tego nie przejmuję, że będę miał z tym problemy? Ponieważ są kobiety mądre. Pamiętajcie, mądre to te, które mnie słuchają, które mnie lubią i komplementują, a głupie to te, które tego nie robią. Okej? Okay? Taki rozdział zróbmy. A mówiąc poważnie, są takie kobiety, które to rozumieją. Naprawdę są takie kobiety. Oczywiście one też będą próbowały mnie testować, żeby zobaczyć, czy przejmą władzę, ale oboje będziemy się z tego śmili. Jak będzie próba przejęcia władzy, to ja się zaśmieję, powiem. Żanetko, no kochanie, chodź tutaj na kolanka do wujka Marka. No chodź, przecież wiem, że robisz ci si teści. I już tak się patrzę, gładzę po wąsie i ściągam pasek z dżinsów. Ona taka podniecona tym moim brzuchem, wąsami, tą taką głową mongolską, dużą, która się w żaden hełm motocyklowy nie mieści. Tym, jak takim męskim ruchem, szarpi się z paskiem skórzanym, żeby przełożyć ją przez kolano. I żeby zrobić to, co kanapowy dominator zrobić powinien. I będzie to preludium do gry miłosnej. Gry miłosnej, w której emocje sięgną zenitu. Bo przyjemność kobiety płynie największa z tego, gdy mężczyzna jest panem domu. A gdy mężczyzna jest pizdą w domu i pantoflem, to kobieta nie ma żadnej przyjemności. Oto wielka tajemnica seksu. Druga tajemnica seksu została odkryta przez panią... Brisandin, przez innych naukowców. Kobieta ma silny orgaz przy przystojnym mężczyźnie, a przy brzydkim nie ma, bo takie są uwarunkowania biologiczne. Przystojny, no to macica ma skurczę zasysa nasienie, a przy brzydkim nie chce zasysać nasienia, więc orgazmu nie ma. Także tak, szanowni Państwo, tak to wszystko wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie porozmawiać o tym co Państwu teraz powiedziałem. Jeśli macie swoje przemyślenia, ja chętnie o tym nagram jakąś audycję, jeśli będzie jakiś fajny komentarz. Także szanowni umiłowani radiosłuchacze, pozdrawiam Was serdecznie i kończę, bo naprawdę jestem tak zmęczony, no i czuję, że przy przyłykaniu zaczyna mnie gardło boleć, więc mam nadzieję, że znowu nie będzie choroby, chociaż brałem antybiotyki na próżno. Niestety ale przyjaciółka mi powiedziała, żeby nie brała na moim miejscu, no ale ja spanikowałem, wziąłem argumenty, więc moja wina, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Pozdrawiam was serdecznie, życzę Państwu miłej nocy. Trzymajcie się, cześć.